pierwsza. Jesteśmy na starcie, mimo że mieliśmy problem, żeby tu dojechać, bo nam znowu zdek. Co byś chciał? Nie mamy części, samochód działa tak sobie, za to mamy tyle kamer, że nie mam pytań. Nie mamy części, nie mamy. Masz też? Dobra, to jesteśmy zarejestrowani. Meta to nie wiem, czy się uda nam tutaj dopisać, ale jest drugie miejsce. Miejsce, w którym padł nasz pojazd. To na pewno wypełnimy. Już teraz. Tutaj dostaliśmy zestaw startowy, w którym, uwaga, jest silver tape. Milion naklejek. I od groma naklejek. Złopolowych. Ale będzie rajdowo wyglądał. To jest najgorzej przyklejona naklejka, kurde, na całym rajdzie. Ale sam to przyjmujemy. Okej, fura oklejona. Jest spoko, najbardziej jestem dumny z tej naklejki. Nie wiem, ile wytrzyma, ale jestem z niej dumny. O kurde, jaka fajna nyska. Ty, to oni pierwsi stoją. Z 530 samochodów w tym roku, 530 załóg, więc widać, że jest, kurde, hardkorowo. Mamy samochód oklejony, posprzątane śmieci. Jesteśmy gotowi do startu. Start za 2 godziny, jest godzina 10. Startujemy o 12. Kwestia jest taka, że mamy problem z samochodem taki, że nie styka nam czasami wtyczka od cewki zapłonowej, więc bywa tak, że nie chce zapalić. I to jest ta przyczyna, dla której nie chciał zapalać wcześniej. Ale już wiemy, że to jest kwestia tej durnej wtyczki. Więc musimy na trytytki ją zamocować na sztywno. Kurwa! Kurwa ma! Ja pierdolę, zaturbiony! Jak ktoś jest głupie, ale ma turbo, to nie jest głupie! To nie jest głupie, nie? W życiu! Serio! Moje ukłony! Szanuję bardzo! Ja pierdolę, bo to jest... Jakbyśmy mieli sprzęgło zbiega, to byśmy spalili lacza! A, spoko! Ale tak to... W zasadzie wszyscy już przyjechali. Jak widać, jest tłum, mnóstwo samochodów. Jest, odbywa się właśnie start z Łombola, wszyscy wyjeżdżają. Ja idę powoli do naszego samochodu, bo będziemy też startować pewnie w ciągu kwadransa, 20 minut, no bo to się zejdzie, zanim 500 samochodów wyjedzie, to jeszcze szmat czasu. No, ale jest grubo. My nadal nie wiemy, którędy chcemy jechać. Czy chcemy jechać od razu do Włoch, tak jak żeśmy zakładali w pierwszym scenariuszu, czy jedziemy jednak tak jak wszyscy przez Niemcy, południową stroną Niemiec. Ciężko stwierdzić. O, idzie Artur. Obejrzeć start. Idziesz start obejrzeć? Spoko, rób zdjęcia. No, także... Jeszcze chwila. I oficjalnie będziemy jechać z Łombola, a tymczasem wytrę obiektyw.
zrobiliśmy sobie pierwszy taki postój zaraz za Katowicami. Zajmiemy się za kierownicą, teraz będzie jechał Damian. Ja odchudzam samochód, bo mamy dużo tego, więc jest ciężki, więc żeby lepiej jechał, to go zaczynam odchudzać. A potem, no zobaczymy jak będzie dzisiaj szło. Zobaczymy dokąd dojedziemy. Nie jedziemy za szybko, mamy dosyć mocno załadowany samochód. Nie wiemy tak naprawdę ile on pali na setkę tego gazu. Może być tak, że pali bardzo dużo i mam pewne podejrzenie, że pali bardzo dużo. Także zobaczymy jak to będzie. Póki co jedziemy, pogoda jest taka sobie średnia. No ale co, walczymy. Tu chłopaki na faworycie sobie naciągają pasek od sprzętu, bo mają luźny alternator. A ja idę do łazienki. To jest najgorsze, że to wszystko odlazło. No odlazło, no. To trzeba było teraz, jeszcze raz jak to przeszło już dzisiaj, bo nie padało. A żeby to na szybko, teraz szybko przykleić jeszcze, ale to... Sprawa jest taka, że nam to nasze klejenie tutaj... Co? Nasze klejenie tutaj jest takie sobie średnie, się trochę odkleja i zaczyna kropić, więc żeby znowu nie nakapało do środka, to chcemy to zasilikonować, bo nie możemy znaleźć silikonu. Teraz rzadki okaz, dupa Damiana. Silikon był za fotelem kierowcy. A teraz nasze oklejenie, tutaj proszę. Nebeczki, SL Express, tutaj numer startowy nasz, 165. O, naklejka co była? Tak. Tutaj nazwiska osób prywatnych, które wsparły naszą akcję. Tutaj znowu piękne logo innych beczek. Znowu Złombul, znowu SL Express. SL Express, dużo naklejek złombolowych. Tutaj Damian robi, że powiem, prywatę. Road vlogi twardo do celu. To naklejki ja naklejałem i widać, że to ja naklejałem. Bardzo jest beznadziejnie. Złombol, SL Express, Super Tape Polska. To sponsoruje wyjazd, bo cały samochód jest na Super Tape. I tu jest kolejne naklejki złombolowe i naklejka z trasą Katowice, Kraj Basków. Ok, czyli tak jak mówiłem, zmieniliśmy się za Fajerą. Prowadzi Damian, Artur robi za pilota. A ja sobie siedzę z tyłu. Ja sobie siedzę z tyłu. Oglądam widoki na autostradzie A4. To nie jest czwórka, sobie. To już nie jest A4? Nie, to nie jest w ogóle czwórka. A co to jest? To jest no, Śląska. A, Śląska. Okej. Okay. Nie wiem, ale mam nadzieję, ale jest taka śródczówka Śląska. Aha. Dobrze, zrobiliśmy sobie przystanek na Siusiu i trafiliśmy na tutaj akcję ratunkową. Otóż to. Otóż to. Tutaj kolega ma gimbala i mi trochę głupio, ale nie chce mi się mojego wyciągać. Dawaj. Jest ten leniwy bastard. Nie chcę mi się go skręcać, kurwa, to jest z roboty. No ile jest roboty? Ale na vloga, no nie skręcisz. Z minutę, no. Tutaj nas zaczęli raczyć o trunkiem. Fantastyczny. Damian się dorwał do mojego gimbala. Fajny, co? Kupuję, no. A tutaj... A wody spływa na mi, bo to trochę... Wynęnąć raczej? No jest. Silnik od Żuka. Bez pokrywy zaworów, jakbym go chciał zobaczyć. Very nice. No jaka fajna gałka. Chłopaki gadają o grach, nie do końca mój temat. Jesteśmy w okolicach Wrocławia. Nie, po prostu... Co to jest was bekę, no?
Nie, żartuję. Nie, chłopaki gadają o Twitchu i o streamach i w ogóle o takich rzeczach. Ja nie ogarniam takich rzeczy. Proszę mnie oglądać. A właśnie. Artur, tutaj ten o... reklama. Ten o Artur robi tutaj streamy na Twitchu o kontrze. Adam, sorry, ja bym chciał ci powiedzieć, że ty już powoli dzisiaj w ogóle nie ogarniasz. Ty uważaj, żebyś ten aparat miał wypadł, bo to wiesz. Hej! Znaczy, no my nie chcemy mówić, jest, co ty robisz poza nagrywaniem. Jest ostre? Jest ostre? Ale jest, okej, tylko autofokus. A, to spoko, bo nie wiem. Autofokus dobrze działa, nie? Wiecie, ja już nic nie widzę, nie? No więc Artur robi streamy z kontry. Jesteś który na świecie? 62 teraz. Jest 62 w światowym... Dzień przed startem zrobiłem rekord. A. No właśnie. Super. Dzień przed startem Artur zrobił rekord. Jest 62 na świecie w rankingu... Okej, okay. W rankingu graczy w kontrę w przechodzeniu na czas. Okej. Okay. A tam? Jest jakaś rajdówka na lawecie. Polona się świetnie sprawuje, pali bardzo rozsądne, że powiem, ilości paliwa. Jest naprawdę spoko. Widoczki są ekstra. A, sorry. Sorry. Nie chciałbym tego rozjechać. Więc jak widać, widoki są całkiem przyjemne. Świecę sobie po oczach, dobra, to więc będzie szybkie. Jesteśmy już w Niemczech. Tak. Mamy 80 km do Drezna. Idzie całkiem nieźle, chociaż musieliśmy dolać olej do mostu, bo się okazało, że trochę przecieka z dekla, więc jutro będziemy to uszczelniać z samego rana. Ale jest spoko, dolaliśmy olej. Trochę wyje, ale nic strasznego.